Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Antek, po pierwsze pamiętasz, co obiecałeś na 150 tysięcy? A, pamiętam. Zajrzyj do pudełka. Ja nie. Co? A to właśnie co było, bo nie pamiętam, czekaj. Tak, miałem... Zaraz, o, to jest zagadka. Co to będzie? No. O kurde. Wow. Zostańcie z nami do końca tego odcinka. Okej, faktycznie. Kurde, ja nie wciąż było. Nie pamiętam. Dobra, to założę to później, bo teraz mam tak, fryzurę. Tak, dokładnie. A jeszcze na sam koniec. Coś... Co masz za fryzurę? Kurde. Co się fryzurę taką, wiesz, guma lakier. Cześć, tutaj Ania. Jeszcze raz dzięki przeogromne za te 150 tysięcy subskrypcji. Koniecznie zostańcie z nami do końca, a jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się spodoba, zostawcie proszę łapkę w górę i subskrypcję. W dzisiejszym challenge'u będziecie odgadywać piosenki łatwe. Usłyszycie po 3 fragmenty 20 piosenek. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz artysty. Jeśli piosenkę wykonuje kilku wokalistów, wystarczy podać jednego z nich. Jeśli rozpoznacie piosenki, naciskacie przycisk. Macie 5 sekund na odpowiedź. Pierwszy fragment wart jest 5 punktów, drugi fragment wart jest 3 punkty, trzeci fragment wart jest 1 punkt. Jeśli wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na pozostałe osoby. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu. Wszyscy wracacie do kolejnego fragmentu. Wygrywa osoba z największą ilością punktów. Jestem przygotowana, że jeszcze jest zespół taki jak na przykład Demono, o czym zapominamy zawsze. Więc teraz na pewno będzie gdzieś. Demono? No taki jeden z tych właśnie 50 takich. Tych polskich, które zawsze musimy je wymyślać. Perfekt i tak dalej. To powiemy o Demono również. Tak. Dobrze, dobrze. Dziękujemy, że nam odpowiedziałaś. O, wiem chyba co to. Whisper, ja już kliknąłem! Kurde. Nie słuchałeś zasad. Nie, ja czekaj, czy to jest Whisper Song? Tylko kto to śpiewa? A ja myślałam, że to jest co innego. Coś innego? No to jest, no to właśnie... To nie, to powiedz, bo ja nie wiem. Nie, powiedz Whisper Song. Nie, już, ale nawet nie wiem, ale ja nawet nie wiem, jak to się nazywa. Ja tylko wiem, co to jest. No to ja mogę? To Taylor Swift Blank Space? Nie. O, właśnie! No właśnie, o to mi chodziło. Pewny, o to mi chodziło. Tylko, że może to inny tytuł jest? Czy to jest to? Moim zdaniem Taylor to, Swift? Ale możesz próbować. Dużo drążyć. Słyszeliście to? Tak, no, tak, no. Właśnie powiedziałem. Dobra, dawaj nie, szybko! Nic. Drugi fragment! Poczekajcie, zrobię dla widzów zbliżenie na chmury. Chmury na mnie straszne, widzowie. Mi tak, ja jestem z cukru, halo. Proszę, dawaj, jedno, trzeci fragment. Drugi, no, trzeci dawaj od razu. Ale beat ten śmiało sam. Jak beat jak ten tak. Sam. Myślę, że Taylor... Song też ma ten sam beat. Jakiś Justin Bieber. Jakiś coś? Florida, coś, jakiś Ludacris, coś tego typu? Nie wiem, po jakiemu ty do mnie mówisz. Dobra, dobra. Ja stwierdzam, że to nie są łatwe piosenki. To nie, nie, czy to nie będzie jakiś Justin Bieber boyfriend? Jeden punkt! Co? Justin Bieber co? Boyfriend? Wow. A. To był Justin? Nie, myślałem, to ja nie znam tej piosenki Justina. Ja no? Wybrałam takie, które mają ponad miliard wyświetleń. Ale ja tak myślałem to właśnie, dlatego że coś najprostszego, co to może być. Okej. Okay. Nie, nie, to z prostych to Baby od razu bym pomyślał. No. Już Baby już było, już wiesz, już się kończą piosenki, jakie mogą być. Już mamy być teraz lepsi. Już jesteśmy post Baby. Mamy być się lepsi. Rozwijać, tak? Progresować. Powinniśmy zrobić listę tych piosenek, które już były w tych odcinkach. I lecieć od początku, i zobaczyć, ile zgadniemy. To na następne. To ja naprawdę tak, zgadujecie piosenki, które już zgadywaliście. Zero. Ania, co to jest? Drugi fragment. Kurde, a to... Ja się czuję, jakbym była z Bartkiem i Jagą w grupie. A to nie jest polskie? To nie jest taki vibe polskie? Franek jakiś, kurde? Mi się właśnie nie. Wydaje, że to jakieś lata 2000 i jakieś disco dance'y. Nie, czyli to w ogóle jest nie Franek moje. Kimono chyba. Tak? Moim zdaniem tak. Strzelasz? To ja dalej, nie, nie, nie. Nie trzymało. Bardzo. Kurde! A, no to jest Frank Kimono, King Bruce Lee Karate Mistrz. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. Ej, no w życiu takie było, to no fajno. Bardzo lubię piosenkę Franka Kimono Pola, Monola plus Coca-Cola. Monola plus Coca-Cola. Strzeliłem gola. Był moment, że tego słuchałem przed pójściem na siłownię i na siłownię. I na siłownię. I po siłowni. To było jak kreatyna. Że nie mogłem więcej wyciskać. Tak, tak, to było jak powietrze, rozumiesz?
Coś tak. tego typu. Czaję, czaję. Tak. Franek Kimono, no, Piotr Franczewski. Niektórzy uważają, że on był pierwszym raperem, niektórzy mówią, że Kazik był pierwszym raperem. Tutaj są podzielone opinie. To jak Hannah Montana praktycznie. Jak Hannah Montana, można tak powiedzieć. Dobra. Ale no. nie trzeba. I się nie powinno tak mówić. Wake up in the morning. Byłeś pierwszy. No ja nawet nie wiem. Spróbuj. No nie, nie, nie. Ja później wracam jakieś takie moje klimaty, pewnie. Kesha, TikTok. O, właśnie. Nie? TikTok. No. A już klika, żeby kliknąć, no. No bo, no żeby nie było, nie, że siedzę tutaj. Nie spotkaliśmy Dobra. Się tu dla Do pierwszej kropli, dawajcie. Znany kawałeczek. Tak, tak. to wszystko. Znane. No, Dawaj. znane, każdy wie, no. początek taki znany. Mi... Bez zbędnych tutaj. Kolega tutaj przyszedł. Taki. Ale nie będę nic robił, bo jest kamera, tak? Nie, no, kamera jest to zaraz. Osądzą tutaj, że nienawidzę zwierząt. Trzyma się skubany. Kurde, Jezu, nie mam już leżysz na tym, a i tak. A wy wiecie? Nie wiem, poddaję się. Shaking Stevens, nie wiem. Wham, wake me up. Kurczę, faktycznie, Boże. Before you go. Prawda, wiedziałam. No. Zespół. Dalej, słuchaj. Kojarzycie inne piosenki tego zespołu? Nie, dalej. No. Tak, znamy. Christmas coś tam song. Carless Whisper. Wszystkie Christmas song. Jakaś tam Christmas coś tam. No nie gap się tak, w kamerę. Podnosimy. O. Czy to jest ten The Pop, czy co ty powiedziałeś? Kurde. Dobra, może nie mamy nic do stracenia to jest chyba tytuł. Nie mamy nic do stracenia. Co? Mrozu. 5 punktów! Nie mam nic, nie mam nic. A jaki to w końcu jest tytuł? Do stracenia. Do stracenia? Czy nie mamy nic? Już zaraz. Nic do stracenia, ojciec. A oprócz Mroza jest tam kto? Kojarzycie? Pewnie ten, Afromental. Ludzie z... Nie. Odsiadło? Lemon, nie. Lady Punk. Baro... No. Demona. Wszyscy z powrotem 50 polskich zespołów. Nie, no jest ten pewnie, no z Afromental ci, nie? Mówiłaś. Jeszcze raz, za trzecim razem. Za trzecim razem to będą. Sound and Grace. Aha. A, fakt. Blisko byłam. Kurde. Ja też wiem. Kliknij go jeszcze raz. Taki goofy straszny sound. Kurde, zapomniałem. Wiem, co ale była nie powiem tytułu. Niestety. Ej, a to nie jest... A to nie jest... Jeszcze mogę mówić, czy już nie mogę mówić? Dobra, a może ja mogę powiedzieć... Dobra. To ja powiem Lady Punk, Zamki na piasku. Nie. A ja powiem Lady Punk... Kurde, zapomniałam. No właśnie, Lady właśnie. Punk. U Maksyma w Gdyni. To? No to jest Na co komu dziś? Nie. Kurczę. Michał? Ja was nie słucham, ja nic nie powiem. A, ja wiem, co to jest. To poczekam już do kolejnego fragmentu. O, to nie jest? Lady Punk, tańcz, głupio, tańcz. A, błagitycznie! Tak! Tak, tak. Gdybym miała więcej czasu. A słuchałem teraz Lady Punk na żywo. Byli na Dniach Ursynowa. I bardzo, bardzo dużo osób było tam na tej górce. Jego tu nie ma. Ja mam nadzieję, że to będzie sucha burza po prostu. Nic. Będzie dobrze. Ale co, jak ktoś to po piorunów poproszę, bo tutaj mamy trochę kabli. Tak. Tak, byli na Dniach Ursynowa bardzo, bardzo dużo właśnie było młodzieży. Dużo młodzieży, jak i dużo osób dorosłych. Także na pewno mają dalej szeroką tą rzeszę fanów. Może po prostu ludzie chcieli przyjść na Dni Ursynowa. Przez przypadek to też tak myślałem, ale jak zobaczyłem, że wszyscy stoją i śpiewają ich piosenki, co nie, na pamięć, no to zmieniłem swoje zdanie. No. Zmieniłem swoje zdanie, ale ja przyszedłem po prostu, żeby tam pobyć. No, na przykład. Ale znałeś piosenki. Znałem piosenki. Czyli pewnie tak jak inni. Tak, w sumie już nie mam ochoty kontynuować tego dialogu z tobą. Proszę, brak kolejną piosenkę. To jak bardzo chcemy swoje szczęście nadwyrężać? A tam coś błysnęło. Jakieś... Coś tam, ale ominie. Ej, dobra. Britney Spears, upside down again. I tak to powiedział. Okej,
Ej, super, bo jak leci muza, to nie słyszymy tych błysków. Tak, cały czas, na głucho odcinka. Silent disco robimy sobie. Każdy będzie mówić swoje, co tam chce. Nie słysząc się nawzajem. To sąsiedzie. Okej. Okay. To znaczy teraz, to już i tak jesteśmy w samym środku tego, a jeszcze nie pada, więc możemy trochę poczekać. Poczekać czy przenieść to szybko? Pokazuje mi burzę z deszczem. Dobra, tutaj. Na razie to przerywamy i zaraz się zastanowimy, co dalej. A few moments later. Britney, bo trochę nam przerwała burza. A która to była piosenka? Lubicie Britney? No, powiedz. Jest, no ikona, no ikona znana. Ja jestem bardziej fanem tego, co się teraz z nią dzieje, niż tych parę jej piosenek. Ona dziwne treści wstawia. Bardzo. Nie śledzę. To musi zacząć, ja ci nie będę spoilerował. Nie, ty wiesz, tam co się dzieje w ogóle? Tańczy w, w jakichś takich ciuchach dziwnych, twarz taka, no nie, musiała być zobaczyć. Dawid podsiadło nieznajomy. Ściany się burzą, szyby pękają. Deszcz pada. Tyle przez błędy wszystkich ma. To jest jakieś nowsze? Nie, to chyba z pierwszego albumu jest w ogóle. Zdążyliśmy już. No to gdzie właśnie bardzo często mówimy, nie? Bo zawsze jest jakaś jedna piosenka. Kogo? Od 2013. O Dawidzie. Dawidzie? No bo ma fajne piosenki. No fajne ma. I tak. I proste. Tak. I proste. Znane. I łatwe. Tak. To wasza ulubiona płyta? Dawida Podsiadło? No, być może też. Tam gdzie nie są te najbardziej inne? Znane piosenki. Ale takie najbardziej znane stare czy nie, nowe? Nie, no właśnie te stare chyba. Bo 1900. Ja pamiętam, że byłam w 2020 na koncercie być może. Bardzo dawno temu jakoś. I Kuba Ochel mnie wziął i wtedy w ogóle nie znałam jego twórczości i naprawdę stwierdziłam, że kurczę, zarąbiście, gość robi koncert. W sensie, naprawdę nawet ja, która nie była zainteresowana jego... Ja nie była. Nawet ja, która nie była, ona zainteresowana, to było? Się wkręciłam. Na Turwarze? Na Turwarze, no. Ja też byłem na Turwarze, na Dawidzie Podsiadło. Na tym samym? Nie, mam nadzieję, że nie. A jak ktoś stał za mną, strasznie mnie irytował. I mówi, co to teraz? Co to leci? Chyba. Ej, nie znam tego, co to jest. A byłeś na płycie czy na trybunie? Ja byłem na płycie. Aha, a już ty? Nie pamiętam. Aha, no po co mnie pytasz? Ja, a ty ma gdzieś zdjęcie, wiesz, to Dubnika z tyłu, tak wiesz? Moja ulubiona płyta na przykład... Nikt nie pytał. O, się naraziłem na to. Dziękuję. Dziękuję. Mogę prosić, że my już znam nigdy. No to pewnie też powiem tak jak Michał, małomiasteczkowe, ale mimo wszystko najnowsza, bardzo też mi się spodobała. Tam właśnie fajnie została zaaranżowana na Stadionie Narodowym. Ale też pamiętam, jak miałem okres w gimnazjum, gdzie właśnie ten komfort, jak takie... Unhappiness? No, wiesz, tam masz kawałki typu Pasnę pomad, czy W dobrą stronę, ale też jest taki mało znany kawałek Bella. Dobre. Bruno Mars, 24K. Magic 24 Magic. Second stream. No, tam jest 24K Magic. 24K Magic. 24 Magic. Czy to jest to, co zobaczyłem? Nie. Proszę państwa. Nie pamiętasz już co? Numer 2. A nie! A może my byśmy chcieli coś zrobić? Poczekaj, co? A. To nie zostało zaliczone. Nie, to nie to. Tak, to na pewno jest Bruno Mars, bo on ma takie... No tak, kurde, blisko jestem gdzieś z tytułem, no ja to... I'm lucky. Lucky for you, that's what I like. Bruno Mars, that's what I like. That's what I like. A był taki kawałek, ten 24K? Tylko to inny kawałek, tak? Aha, antku, szkoda. Ale Bruno Mars, no ja teraz mam jazdę na Bruno Marsa, aczkolwiek nie znałam, no ale to klasycznie. Nie znałaś Bruno Marsa? W sensie nie znałam tytułu tego, bo w ogóle no nie słucham, znaczy nie patrzę na to, ale wokal jego jest cudowny. Nie patrzysz, poczekaj, nie patrzysz, będąc czwarty rok w dzikim uchu, nie zwracasz uwagi na tytuły? No.
Nie nauczyłaś się, żeby tak jakby kontrolować to, że o, podoba mi się piosenka, to... Nie domyśliłeś się, to już chyba... Tak jakby stwierdziłam, że bardzo dobrze mi tak jak jest. Nie potrzebuję więcej, dobrze się bawię tutaj. Więc sobie też... Więc zaczęłam słuchać Bruno Marsa, tak? Tak, no ale po prostu jakby... Dobra, znam jeden tytuł. Jaki? Jest... Natalie. A to tego nie. I tak, no, na okrągło jakby... Myślałem, że ten I like coś, to teraz było. Ale to, no to Jezu, naprawdę codziennie po 50 razy i tak? Sobie tylko tak, naprzemiennie, no i cały czas. No ale ja mam tak właśnie, że jeden utwór i koniec, w ogóle nie wchodzę a dalej. A później i masz takie poczucie, że już ci się nudzi po prostu ten kawałek? Nie. Okay. Już do końca życia. Nie, bo na przykład ja też mam często tak, jak ty mówisz właśnie, że sobie wiesz, słucham i zapętlam no. Jeden kawałek, ale później po prostu już nie mogę jego słuchać. I nie słucham jego przez jakieś pół roku i później znowu go sobie puszczę no. Jest świetny. Wracają dobra, stare wiesz, odczucia. Tak, no może po jakimś czasie tak, albo właśnie zmienia mi się mood po właśnie paru po miesiącu i nagle słucham smutnych. Okej. White 2115 California. O, to prawda. Zapalmy papieroska, niech butelka nie ma końca. Co to jest? To zrobisz to. Bardzo, bardzo popularne. Dwa lata temu. Nie, dawniej. To jest, generalnie ta piosenka jest popularna w każdym. Ta piosenka jest popularna w każde lato. Tak. Każde lato to dokładnie. Wraca. Takie wspomnienie załapałam z nią na żaglach i to właśnie 2-3 lata temu. I z grupą z AWF-u właśnie. Okej. Okay. 2018. Okay. No. Wow. Ej, ale White, a jakbym powiedziała samo White, to bym. To nie? White i bez tytułu? No i co, ale... jest czym do ludzi, no? Ty znasz zasady tego programu. Codziennie jest czytane. I każdym razem Ania specjalnie nam powtarza te zasady. To się musi być wykonawca i tytuł. I to ja tyle. White. Kurde, mam 0 punktów. Nie, masz 5. A nie, 5. Mroza. To jest Ryana. How is going in the world? Wy macie lepszy pomysł? Coś. Przy drugim fragmencie coś na pewno sklecimy. Only game in the world! A, oh, sorry. I to Rihanna. A, i to jest w refrenie, tak. Rihanna. Kwintesencja po prostu muzyki, którą jeszcze pamiętam w jakikolwiek sposób z lat liceum. No to jest takie twoje, no. Nic więcej niż później. Kończyłeś liceum i przestałem z was... Słuchać mi za... Tak. Ci siedzę w ciszy, patrząc się na ścianę w domu. To twoje klimaty takie. O kurczę, ja to znam. A, cicho, cicho. Drugi wiek przed naszą erą, wiesz. No właśnie, jak oni tak mi gadają, to ja sobie już nie przypomnę. Leo Donatano. A, no nie, no. Przecież to, o Jezu, mam to na końcu ucha. A to chyba pod Wiedniem Sobieski tego słuchał. O, nie, wreszcie nie. Jedyne nie, punkty, nie, jakie no. Ma szansę to. Panowie? Ja nie mam pojęcia. Ja nie wiem. Że... O, wiem co. No to jeszcze coś. Dobra, nie wiem. A to powiedz, a to jednak nie wiem. Myślałem, że mi coś powiedziało. Kurde, to jest polskie, z polskich komedii romantycznych to coś, nie? Nie, to po angielsku jest coś. Nie, dobra, dawaj. Numer 2. Ja w ogóle się nie znam zasad. Pierwszy dzień, dzięki mu posłuchać. A dzisiaj nie nabijaliście się ze mnie, że znowu czytam te zasady. Tak, ona właśnie. Tak. Po co ja tego słucham? Przecież się wszystko wiem. No, dokładnie, ja to miałam już na końcu. I to jest testosteron Kaja. Zapamiętajcie ten moment. Podczas nagrań wpisałam Dominice 5 punktów, a powinna otrzymać 3. To będzie miało znaczenie w dalszej części odcinka. No właśnie. To jest vibe każdy polski film 2005. Właśnie z Nigdy w życiu, no to też było w Nigdy w życiu, nie? Fajne, no fajne. Fajne, ja bardzo lubię, no, bardzo lubię Kaję. Też była na dniach Ursyna. Tak? Kaja była, no. Kurwa. Śpiewali. Sam sławę na tym Ursynowie. Co, ja akurat wyszedłem. Nie, bo się, miałem spotkanie, no. Służbowe. Ktoś był ważniejszy od Kaj. Z Lady Punk. Na drugiej scenie.
na małej scenie. I Ursynowa są na poziomie, wiesz, openera, to jest na scenie. Ale dużo było ludzi na tych dniach Ursynowa, no, się działo, naprawdę. Fajne, fajne wydarzenie, no. Byliście kiedyś na dniach Ursynowa? Byłam. No. Żadna odpowiedź tylko nie chciałam. No byłam, nie. To mi się nie chce już o tym mówić. Żadna odpowiedź mnie nie satysfakcjonowała. Chyba wiem. To dawaj. No to John musisz... Legend, All of Me? Nie. Miley Cyrus, The Climb. Znam, no. Bo Miley Cyrus to dla waszego pokolenia dosyć ważna postać, nie? Wręcz. Bardziej Hannah Montana. Jak Kopernik. Tak, dokładnie, Hannah Montana. Miley Cyrus bardziej teraz uczestniczy w naszym życiu. No. A The Climb no? Jest Hannah Montana czy po Hannah Montana? Po Hannah Montana. Hannah Montana, ale już końcówka, no bo The Climb było w Hannah Montana The Movie. Ja nie znam tej piosenki za bardzo. I ona już tam nie jakby... To już był jakby jej pogranicze. Naprawdę, bo ona ściągając perukę śpiewa piosenkę. To? Więc i ona w tym momencie żegna się z Hannah Montaną i mówi teraz światu i Tennessee, w którym jest, że... Panie i panowie, teraz będzie Miley. Chyba a jakie nazwisko, to już nieważne. Oglądasz to czy Cyrus. No lubię. Ja muszę wam przyznać, że jak byłem mały, ja myślałem, że Hannah Montana jest faktycznie gwiazdą ja popu, o której jest dokumentarny serial tak, nagrany po prostu tak. Na Disney Channel. Biografia. Tak. No. I też później każda dziewczynka myśli sobie, ej, to ja też w sumie mogę założyć perukę i być gwiazdą. Ty też nie. Ja nie musiałem peruki do tego zakładać. No ja to, ale nie wiem, kto to śpiewa. Ja wiem. Bajm nie ma wody na pustyni? Nie. Bajm! Pojawiasz się i znikasz? I znikam? Nie. I pojawiam się i znikam? Chobot. Mam na tym punkcie. Nie wiem. O, kurde, wiem! No. Boże! No wiem, no to nie zgadzę. Nie zgadzę. Bo będę miała chociaż trzy. Weź nie zgadzę. No dobra. Serio? Nie, bo musiałam pomyśleć nad tym. Nie, bo z góry jakby głowy mam. To tak jak ja miałam z tym testosteronem. Nie, ja musiałbym posiedzieć pomyśleć. Dawaj, oddaj. Bajm, Heniek. Heniek? Nie daruję ci tej nocy. Nie. Ej, on się nie nazywa Heniek? Nie. Nie daruję ci tej nocy. Boże, jak to się nazywa? Co? To jest Heniek. Mam na twym punkcie. Nie daruję ci tej nocy. Mam bzika. No, nie, to nie będzie się jakoś bań, nazywa. Czekaj. Znikasz. No, ktoś mówi. Ale debile, o nie mogę. Ty już to wiesz? Heniek. Boże, teraz mam w głowie Heniek przez ciebie. Nie, ja nie, bo to jest kiedy nie ma Henka. Józek nie daruje ci tej nocy. Józek, Boże, no tak. Się. O Boże. Józek. Heniek, Marek, Staszek. Józek nie daruje ci tej nocy. Józek nie daruje ci tej pójdź nocy. Pójdź dawaj ten kawałek. Boże. Miałem fazę, że Józek, przez jakiś miesiąc nie, Heniek, to nie daruję ci tej nocy. Piosenek Bajmu słuchałem non-stop. Ajajaj. Stąd go znam. Józek, nie daruję ci tej nocy, no przecież. Józek. Moja mama to mnie zabije, jak zobaczy ten odcinek. Ja nawet jej nie pokazuję. Pozdrawiamy twoją mamę. Oznaczamy w komentarzach. Ale zapraszamy do dzikiego ucha małpa, w takim razie. Małpa, mama Dominiki. Jakby zrobić Dominika, kurwa jej mama. Ona, nie, to ustalone. Nie, ona nie wejdzie. Reakcja mamy na kompilację Dominiki. Ona by była tak zestresowana. Masakra. A później my będziemy oglądać reakcję mamy na reakcję. Dominika reaguje na reakcję mamy na kompilację Dominiki. Ja jestem dalej przy pojawia. I to jest to Taylor Swift, tak? You belong with me. 5 punktów. I to jest tak mocno popularne? Tak no już nie ma za bardzo co wybierać z tych piosenek. No, nie, bo to było tak, że w tamtym odcinku, nie wiem czy oglądałeś, ale cię nie było,
No nie było, nie masz rację. I prawie powiedzieliśmy, że to jest to, a okazało się, że to nie, było to, tylko to było love story jakieś. A to, to jest to, co oni są przez okno? Tak, i pójdzie ze mną na bal. Nie. To też te czasy takiego gimnazjum chyba jeszcze. Gimnazjum, tak, tak, u mnie też. Ona to zaczynała, nie? To była jakaś jej pierwsza piosenka. Czy ja na świecie byłem? Czy... racja. Który ty tam? Ja, 03. Mieliśmy już kiedyś tę rozmowę. Wiem, wiem, tak, wiem. Tak, już tak nikt nie pamiętam. 6 lat różnicy jest między wami, tak? No, 6 lat. A który? 2000 co? A, 3. 2000. Jest. 6 lat. 6, to ty w tym roku. Tak, ja już umiałam jeździć na rowerze, tak, a ty jeszcze nic. W porty. No tak, no że generalnie co ty tu robisz, no wiesz. A ty jesteś który rok? 96. To jest w ogóle 7 lat, 6 lat. A jesteśmy na tym samym poziomie wiedzowo, więc to ona świadczy gorzej. To ty się dostałeś do mózgów na chwilę, nie my. Po prostu słuchaj, jeszcze świeży umysł. On jeszcze, tak, on jeszcze łyka. On jeszcze ma czas. Łyka to wszystko. My już jesteśmy po ptokach. Kojarzę. O Jezus, nie, bo znowu jak coś takiego powiem głupiego. Gorzej od Henka nie będzie. Nie grałem później. Gorzej niż Henek. Z Killoffem już jesteś, wiesz, to jest już... Nie, dobra, nie, bo nie jestem pewna, ale to chyba śpiewa Sam Smith i to jest Stay With Me. 5 punktów! Oh, won't you stay with me? Dobry strzał, tak? Na tym etapie jego muzyki chyba zostałem. Ale ma to nowe teraz takie, co jest takie... Unholy? O, dokładnie, tak, no właśnie nie przypomniałabym sobie. Ale jest zupełnie w innym klimacie, nie? Już takie mocniejsze tutaj są rytmy, fajne, fajne, takie burleska, ale takie trochę bardziej... No okej. Fajne. Lubisz? No, nawet chciałam choreografię do tego właśnie układać, bo czuję klimat. To stay with me. To stay with me. Stay with me. Pomyślałam, że ty też pierwszy będziesz. Ja po prostu to jakieś dźwięki windy były czy coś. Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? To jakieś dźwięki windy to było. O Boże, posłyszałam, że powiedział jakieś dwie windy. A to, bo to dwie bajki. Jedno słowo, a. Doda. O Boże! Nie, to jest tak. Kurde, no już. Ja nie wiem kto. Aha. A może to, że ona była w tym zespole? Nie, no nie wiem, może Kasia Cichopek, dwie bajki. Niestety. Nie wiem, nie wiem. Nigdy. Nie, nie pamiętam, nie wiem też kto to jest. To jest... No ten zespół. Jaga. Virgin. Virgin. Dwie bajki. No ale fajne to. Muszę to zapamiętać, bo mi często chodzi o ten zespół, a nigdy do tej pory nie zapamiętałem, jak on się nazywa. To ty nie słuchałeś Dody na przykład? Wyglądasz na takiego, co słuchał. No jak leciało na linii, to słuchałem. A ja nie puszczałem sobie aktywnie. To wszystkie piosenki, które znam, to przez to, że siedziałem wlepiony w ekran Vivy i For Fun TV po prostu. No. A to nie jest jakiś Enej, kamień z napisem love? Nej, na, na, na. Mi się wydaje, że to jest, no. Gloria, nej, na, na, na. Gloria, Stefan, nie, nie ona. A, to jest to. Nej, na. Ja też nie wiem, jak. Kurde, Gloria. Dobra, nie, no nie, nie dowiem się. Szczęście jest tak bardzo blisko. O kurczę, ale początek... To ta Gloria jednak, Gloria. Gloria! Tam to, o czym mówiliście, to jest Vaya con Dios. Con Dios! O, właśnie, Vaya. Gloria, Vaya. To kto to śpiewa? Lemon? Zaczyna się. Afrumental? Afrumental. A może to jest to wideo? Wideo? Depa. Czy to... No. Ten jeden zespół. Demono. Demono. A jaki tytuł? Mamy pomysł? No właśnie. Jakbyśmy w zespole grali. Ja myślę, że to będzie ta grupowa. Grupa ktokolwiek ma jakąś... Tak. Burza mózgów. To był sen, piękny sen, w
Barcelonie, w San Andrés. A faktycznie. To takie. No faktycznie, fajne. Dobra. Dobra, to w takim razie kto? To nie będzie NA. Ani to nie będzie 2010. Jakieś tak. 2006. Albo 7. Albo 4. Nie. Albo 5. Bez 5 szans. Może, 5 może. Bez no. szans. Czy możemy poprosić o podpowiedź, który to rok? Tak. Jak 2007, to dostaję punkt? Ja obstawiam 5 w takim razie. A ja 6. Nie, nie, nie. O! 4, 8. Nie. 10? 11. 12. I właśnie dlatego jest to? Nie. Ja, dobra, to może strzelę, ale to są Barcelona? Nie. Barcelona i... Barcelona. Barcelona. Wideo. Barcelona. No poczekajcie, jakie są? No bo głos skojarzymy może. Nie. Bo nie to ma... jest Barcelona tytuł. Nie jesteśmy w ogóle blisko. No, nie wiem, Lemon Barcelona. Dobra, Enel Barcelona. A ty co powiedziałeś? No właśnie, że wideo, ale to nie to. Barcelona. Pektus. Kurczę, Pektus! Za każdym razem mówimy Pektus, a to nie Pektus. Nikt nie mówi Pektus, ja w życiu nie słyszałem. A, mówimy Pektus. Pektus, jakbyśmy o tym codziennie mówili. No. Nie wiem, z kim ty rozmawiasz o tym zespole, ale na pewno nie z nami. Dominika jadąc tutaj po prostu w samochodzie. Skoła Pektus, Pektus. Szczęściznek, bardzo. Ale nie znacie tego zespołu. Nie, nie, nie. Aha. Du, du. Du. Nie wiem. Ja też nie wiem. No też. Brzmi jakbym powinien to znać. Brzmi jak podsiadło znowu. Nie wiem. Nie wiem. Kto to śpiewa? O, bo to jest nowe. Tak. Nie wiem, kto to śpiewa. To śpiewa chyba jakiś Teddy. Cały TikTok jest tym zasrany. Ja, nikt nie sprawdza tego, kto to śpiewa. No to tak, tytuł to jest Too Sweet. I śpiewa to pan, który też śpiewa Take Me to Church. Ozzie. Ozzie. Faktycznie, a w ogóle, bo teraz coś on coś wygrał? Nie, nie coś wydał. Wydał nowy album. Znaczy, wiem, mówili o nim, że, ale ja zrozumiałam, że on coś wygrał. Grał. No jedna literka. Życie wygrał. To... Wydał, wydał nowy album i nim wygrał. Hozier wygrał. Nie? Ale tylko może nie. Ale było coś jakieś. Coś no, wygrać, coś tam. Nie wiedziałem, że to jego. Ja też. A, jego też lubię bardzo. Nieźle. O, dwa polskie lata 90. Tak, jakieś dżemy, jadę nie? maluchem. W 90 latach jedziesz maluchem. Ja jadę w mojej w głowie w tym momencie jadę w 90 maluchem teraz. Z twoją mamą, bo jest piękna jak maluch. Jest piękna jak maluch, oczywiście. To klimat. To były czasy. Idealnie do naszego odcinka. To jest to. Wiesz o tym? Tak. Chcesz to powiedzieć? Nie, powiedz to. Ale możesz powiedzieć, ja mam na punkty. Depap? Masakra! Boże, nie mogę znać! To jest Demono! 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 Demono na niebie! Ty to mówisz! A ty mówiłeś, że 20 dzisiaj będzie! Mówiłem! 20 piosenka dzisiaj to będą ostatki na niebie! Słuchajcie! Się nie zgadłam, to jeszcze nie znałabym tytułu i byśmy w ogóle nie znali tego tytułu, gdybym wam nie powiedziała, że się dowiedziałam. Gdybyś czego nie powiedziała? No bo ja powiedziałam, bo ty zgadłeś? Tak. No i nikt z nas nie wiedział, że to śpiewa Od razu bym wiedział. Że demon? Oczywiście. Zgadasz? Oczywiście. A to ja nie wiedziałam. Czy na mnie się nie patrzy, co to jest? Chociaż depop. Depop? Ty powinnaś po pierwszym fragmencie to znać, jak się przygotowałaś. Ale dobrze, dobrze, że dałaś te statki na niebie, to już nie będzie o tym mówiła w kolejnych odcinkach. A założymy się. Statki na niebie. Maria, jak się nazywa tamta pani, o której w odcinku świątecznym ciągle mówiłaś? Anna Maria Jopek. Tak, Jezu, to ona też była w moich koszmarach, w sensie jej i powtarzające się imię, no oczywiście nie pani. Ja czy Dominika? Czy Antek wygrał. Ja wygrałem. Antek? Czy Dominika? Ja możemy obstawiać. Ja zakładam, że Antek. Ja myślę, że jest tam. A powiedz, jaka jest punktacja. Tak, jest 17, 27 i 28.
No to ty masz 17. Za to, że się spóźniła. Od góry, nieważne kto miał, ale teraz Dominika. Ciebie nie ma w rankingu. Dominika wygrywa dzisiejszy odcinek. Proszę bardzo. Teraz mi jest głupio, wiecie? Bo no, wszystko powinno, zepsułam. Ja jeszcze wygrałam. Jeszcze wygrałam. Ja bym komuś na tym zależało. No, masakra, dobra, oddam wam te punkty. No dobrze, a tymczasem zapraszamy na obiecany taniec interpretacji Antoniego. Straszne. Co ty, super. Bardzo dziękuję następującym patronom za wsparcie. Mako, Marta Kaczmarek, Robert Marszałek, Klaudia Obacz, Tomasz Mak, Zuza Kania, Paweł Szymański, Walerian Walerian, Dorota Truskolaska-Alibert, Rafał Szyderski, Patrycja Dupla, Piotr Wernicki, Kamil Karcz, Natalia Gacia. A jeszcze słuchaj, co mówimy? Bo rodzice prosili, żebym pozdrowił... Mama... Rodzice? Tata... Nie, bo rodzice spotkali te państwo dane. Osobowe. Ja nie znam imion. Moi rodzice serdecznie pozdrawiają napotkanych dziko-uszańskich widzów we Wrocławiu, którzy brali udział w biegu, bodajże to był maraton. Takie informacje mi zostały podane. Dziękuję, pozdrawiam. Proszę pozdrawić. Brali udział w biegu. Teraz nas będzie bardzo serdecznie pozdrawiają i my bądźcie, zostańcie, i zaraz tańczcie. Dla was będę tańczył, dziękuję. Tanie z dedykacją.